Witam serdecznie, Michał Litwiniec. Właśnie się skończyła konferencja prasowa, ale już za 3 dni w tej przestrzeni powstanie klub festiwalowy przeglądu piosenki aktorskiej. Mam nadzieję, że będzie to fantastyczny klub. Jak jest dobry festiwal, to musi być też dobry klub. Cześć Marcin. Cześć Michał. I co? To jest ta przestrzeń, postaramy się ją zaaranżować, jakoś uprzyjemnić, ukoloryzować, żeby było miło i wesoło i z wykopem. Na pewno będą laureaci zeszłych edycji festiwalu, czyli będzie Karolina Czarnecka z Ireną Melcer w towarzystwie Luka. Będzie uderzenie folkowe w postaci zespołu Same Suki oraz lublińskiego zespołu Mięśnie. Będzie porządna dawka rock'n'rollo, punka w wykonaniu Vatican Punk Ballet, czyli duetu z Armenii. Będzie trochę rockowego, mocnego grania w wykonaniu zespołu Mięśnie z Warszawy. Janek Młynarski ze swoim kombo tanecznym zabierze nas w podróż do przedwojennego Lwowa i przedwojennej Warszawy. No i parę tajemnic, których tutaj wcale nie mam zamiaru zdradzić. I oczywiście wieczorem sety DJ-skie w wykonaniu dobrej tutaj wrocławskiej selekcji przez Romka Reggae, Ożuga, Bediego i Filipa Surowiaka. No i smaczek, zdecydowanie smaczek, na który tu wszyscy czekamy, czyli silent party, czyli bawimy się w ciszy, mamy 180 słuchawek i tu będziemy na różnych kondygnacjach pląsać. Także klub festiwalowy od 20 marca w Kapitolu. Co do jedzenia i picia, też będzie dobrze. Będziemy codziennie oferowali Wam ciepłe obiady, przekąski. No i oczywiście, jak to w klubie bywa, najważniejsze, czyli napoje. Od piwa zimnego, którego na pewno nie zabraknie. Bezalkoholowe wszystko oczywiście. Bezalkoholowe? A, oczywiście. Alkoholowe też będzie. Mocno zdrowo i kolorowo. Mocno zdrowo i kolorowo. I drogo nie będzie. Absolutnie. To jest podstawa też. Robimy dobre ceny. Robimy dobre ceny i dobrą imprezę.